just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh. Oh, just let me oh. Siemano, z tej strony Macabra i witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale z nowej serii Minecraft Mody. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania mod o nazwie MusicCraft i może dodam na początku, że został on stworzony przez naszego rodaka, czyli no Polaka. I oprócz tego, że właśnie gościu jest z Polski, to jeszcze tworzy super mody. Nazywa się Ktoś9, coś tam, nie pamiętam. Pewnie wam się w górnym prawym rogu będzie wyświetlała jego nazwa. Ale dobra, nie przedłużając, może zacznijmy. Mod dodaje nam pianino, skrzypce, 5 rodzajów perkusji. Nie różnią się one zbytnio niczym, oprócz po prostu kolorów. No i tak, 5 rodzajów gitar, takich kolorowych, i gitarę basów. Może najpierw zacznijmy od pianina. Wygląda ono tak, prezentuje się bardzo ciekawie, no i niestety gra cicho, więc ja nie będę teraz się odzywał, żebyście coś słyszeli. No i widzicie, można klikać właśnie, ale zarówno można też przełączyć na keyboard, no i klikając shift możemy użyć pedału tego złotego, co nam oczywiście wydłuży dźwięk. No i przykładowo, nie wiem, może coś tam wymyślę teraz. No i to tak się prezentuje pianinko. Według mnie jest bardzo fajne. No i co by tu dalej? Może zacznijmy od craftingu. Na początku widzicie, tutaj wszystko wam wyjaśniłem. Łącząc węgiel i żelazo tworzymy cast iron. Łącząc 3 żelaza stworzymy struny. No i żeby stworzyć już pianinko, no to potrzebujemy ostatecznych materiałów takich właśnie. Cast iron plate i pedałów. Jeżeli mamy już wszystkie takie rzeczy zrobione, no to tworzymy pianinko, używając 5 desek, cast iron plate'a, no i 3 pedałów, no bo pianino ma 3 pedały, jak tu widzimy. Powstaje nam takie pianinko, możemy je położyć w dowolnym miejscu, no i zajmuje ono miejsce całego bloku. Następnie, właśnie tutaj pianko, następnym instrumentem, którym się zajmiemy, będą skrzypce. I prezentują one się tak, że są na stojaku i nie możemy ich... Aha, spoczko. No i możemy je teoretycznie podnieść, ale nie możemy na nich zagrać bez smyczka. Więc może najpierw przejdziemy tak, że żeby zrobić smyczek, potrzebujemy cast ironu, co używaliśmy w pianinie, 2 patyków, 2 nici, no i powstaje nam smyczek. I skrzypce nam się prezentują tak, że właśnie trzymamy no smyczek, no i gramy. Co prawda dźwięk według mnie jest okropny, ale dobra, to już mniejsza z tym. Bo widzicie, co się dzieje. Oczywiście możemy też używać klawiatury, no ale ja wolę osobiście klikać sobie. Dźwięk jest okropny, więc przepraszam, ale nie będę grał. I tak, byśmy stworzyli skrzypce, potrzebujemy tak, na początku. Widzicie, violin pegbox, no czyli no, te jakby to nazwać, no kołeczki i tak dalej. Tworzymy je w ten oto sposób, ale żeby peghead zrobić, o to zaraz się tym zajmiemy. Okej, to jestem już po krótkim cięciu, no i było ono spowodowane tym, że w tej skrzynce nie umieściłem za bardzo pegheadów, jak je skraftować, więc pokażę je wam po prostu w ten oto sposób. 2 cast irony układamy obok siebie, no i powstaje nam peghead. Nic skomplikowanego, ja po prostu zapomniałem i tyle. Nic chyba się strasznego nie stało. No i jeżeli stworzymy pegheada, no to możemy zrobić już właśnie te kołeczki, czyli violin pegbox. Następnie potrzebna nam jest, no jakby to powiedzieć, no szyja, no oficjalnie nie nazywa się to szyją, no ale dobra, mniejsza z tym, którą tworzymy właśnie w ten oto sposób. Później już musimy skraftować body, czyli no rozumiecie, po prostu no to ciało jakby skrzypiec, no i tworzymy je w ten oto sposób. Kiedy już mamy wszystko skraftowane, no to właśnie nie występują skrzypce osobno, tylko trzeba zrobić stojak, więc robimy je w ten oto prosty sposób. Jeżeli mamy już wszystkie itemy potrzebne do skraftowania skrzypiec, tworzymy to w bardzo prosty sposób, jak tutaj widzicie. Nawet to przypomina w miarę skrzypce, no i powstaje nam takie oto coś. Mogę to już sobie darować. Następnym rodzajem instrumentów, jakie dodaje nam modyfikacja, jest jakby no to są perkusy po prostu. Każda jest taka sama, jakby gra tak samo, tylko różni się kolorem. Może, nie wiem, zagrajmy na przykładowej. Zajmuje ona, jeszcze tak dodam, że zajmuje ona razem 8 kratek. Dziwi mnie to, bo powinno tak 7, jak nie mniej. Ale dobra, to już autor sobie tak zrobił. No i może teraz się na chwilę uciszę, żebyście mogli odsłuchać, jak ona gra. No dobra, słyszeliście, oczywiście można grać za pomocą klawiatury, no widzicie tutaj. Jakoś tak tam, nie wiem, wciskacie co tam ładnie. Ale ja osobiście wolę, nie wiem czemu, tak jakoś klikać. No jakieś takie fajne. Ogólnie mi się bardzo podoba perkusja, można to fajnie jakby skomponować wszystkie instrumenty, jak widzieliście zresztą w intrze. No i widzieliście po prostu... chwilka, times 0. I no po prostu zrobiłem taką, tak powiem, taką mini kapelę. No ale co zrobić, by... jak zrobić perkusję? Więc może zacznijmy od tego, że żeby zrobić bęben, potrzebujemy 3 skór, 4 żelaza, no i 2 barwników. Powstaje nam wtedy... przykładowo, jeżeli użyjemy lapis lazuli, powstanie nam niebieski bęben, ale jeżeli przykładowo użyjecie, nie wiem, barwnika z kaktusa, będzie zielony. No i w zależności od tego, jaki bęben zrobicie, będzie takiego koloru perkusji. Jeżeli już zrobiliśmy to, to następnym przedmiotem jest skraftowanie właśnie takiego złotego talerza, który właśnie tworzymy w ten oto sposób z 5 gold nuggetsów. Myślę, że nie jest to ani trochę wymagające. No i później trzeba zrobić cymbal mount, by podtrzymywał w końcu ten cymbał, czyli talerz. No i robimy go w ten sposób. Następnie, tutaj mi się zbugowała tabliczka, tutaj miało być napis pałeczki, bo pałeczki tworzymy w ten oto bardzo prosty sposób. Nawet w miarę widzicie, że to z 2 patyków 2 powstają, no ale... jeżeli mamy pałeczki, to też potrzebujemy perkusję, którą tworzymy w ten oto prosty sposób. 5 bębnów, 2 jakby mocowania na talerze i 2 talerze. Mamy gotową później perkusję, wszystko nam ładnie gra. No i co tu więcej mówić, wszystko fajnie. No okej, ja jestem już z powrotem i jak widzicie, mam już na sobie gitarę. Po prostu ją wziąłem z oto tamtego miejsca. O, widzicie, jest jedno puste. No i... żeby po prostu zagrać na gitarze, jeżeli już ją mamy, klikamy G. Otwiera nam się jakby menu strun. No i... słyszycie, jeżeli chcemy... to jest najniższy dźwięk w tej jakby, tak nazwę to, klawiaturze. Ale żeby jeszcze zmienić klawiaturę, klikamy Toggle Strings. No i słyszycie, jest różnica pomiędzy tym. No tam o, jeżeli się nie mylę, none chyba. Tak, bo to jest D, to jest E wielkie, jeżeli się nie mylę. No i oczywiście też możemy za pomocą klawiatury sobie na tym grać, no ale dobra, to już na każdym instrumencie tak można. Może odłóżmy nasz instrument i przejdźmy do craftingu. O, odbugowała nam się tabliczka. Na początek robimy peghead, który już tłumaczyłem, jak to zrobić w skrzypcach. Czyli kołeczek, tak powiem. No, kołek. Może nie od tej skrzyni zacznijmy, tylko od tej, dobrze. Jeżeli już mamy tego pegheada, to tworzymy najpierw headstock, no czyli ten właśnie, główkę, tak powiem, w ten oto sposób. Następnie potrzebna nam jest szyja tej gitary, którą tworzymy w ten oto sposób, czyli 6 drewna i no i oczywiście 3 struny. Może właśnie teraz przejdźmy do tego, by zrobić tutaj Black Guitar Body, który robimy w ten sposób, oraz podstawek, no czyli to coś o właśnie. I jeżeli mamy już wszystkie elementy potrzebne do skraftowania tej oto gitary, tworzymy ją w oto tak prosty sposób. Nie ma nic chyba prostszego. Zresztą tak łatwo jak i perkusja, jak i wszystko. No i to by było chyba na tyle z tego pierwszego filmu z modyfikacji. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek problemy z zainstalowaniem tego moda, no to oczywiście piszcie w komentarzach, ja na pewno pomogę, odpowiem czy coś. No i dodam tak na koniec, że instalacja jest banalnie prosta, gdyż gdy pobieramy modyfikację, pobiera nam się także i plik specjalny do instalowania. Otwieramy go, klikamy install, nam się instaluje I to wszystko, nie trzeba żadnych plików jawy, nic otwierać, to wszystko po prostu tylko ważne, by w tej chwili, kiedy instalujemy, Minecraft był zamknięty. No to by było na tyle, jeżeli wam się spodobała modyfikacja, ocencie ją łapką w górę, może napiszcie jakiś pozytywny komentarz, mi to na pewno zmodyfikuje. Do dalszej pracy już znalazłem dwa kolejne mody, które chciałbym wam przedstawić, są przeepickie. Więc jeżeli wam się po prostu spodobało, to walnijcie tą łapkę, ja po prostu szybciej nagram kolejną modyfikację do Minecrafta. No i to by było chyba na tyle. Dzięki za oglądanie, ja się już z wami żegnam, na razie i cześć!